Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Monster Legends. Z tej strony oczywiście Arcade97, a dzisiaj sobie pogram trochę w PvP. Myślę, że na następnym odcinku z Monster Legends sobie pogramy trochę w Grand Duels, bo jeszcze nie nagrywałem tego trybu na tym kanale. Jezus, ale mi przylakowało. No i tutaj co mogę zrobić? Nebotus ma 46 tysięcy ataku. Ja tutaj nie mam chyba żadnego evasion. Aczkolwiek mogę im cooldown po prostu zadać w pierwszej turze. O, i w ogóle mam kompletnie inny team. Jak widać, Killdrilla już kiedyś używałem na odcinku, ale tutaj jeszcze jest Gahizul. No to jest taki support, który daje takie przydatne efekty jak na przykład evasion, i też widzę, że tutaj gościu ma Uriel Essence. No, nie szanuję za ten relikt, no ale dobra. No i tutaj myślę, że zboostuję sobie trochę atak. Dobra, trochę dostałem tam damage'a i all in cash. Dość sporo tych obrażeń, nie wiem czy w sumie bez damage boosta bym nie mógł ich pokonać po prostu. No i Chio Long wraca. You are free to play. Tutaj już Nebotus nie będzie mnie nękać tą swoją abilitką, jaką jest antycypacja, która daje to, że daje bonusową turę, kiedy kiedy ten kto wykonuje bonusową turę, to wtedy antycypacja daje to, że to samo może robić przeciwnik. Więc dobra, przechodzimy do następnej bitwy. Jeszcze w tym odcinku nagram sobie opening. Także pokażę wam moje trafy. Ta nazwa, Myth Hunter. No dobra, zaczynam bitwę. Tutaj mam przewagę dość tur. Wow, ale Nightmarsy wchodzą. Wchodzą, ale to nie ma żadnego problemu, bo Pain Distiller od razu się tego pozbywa. No i tutaj też bym mógł Path to Match, ale to niewiele daje akurat. Ale ja chyba zrobię taktykę z bonusową turą. No nie wiem. No dobra, w każdym razie dajmy im cooldown najpierw. Niech się trochę ochłodzą. No i dostaję trochę damage od tych reliktów. Tutaj Fury Infusion. Hate Suppression. All in cash prawie wszystkich pokonuje. Nie wiem, czy Quick Money by nie byłby lepszy. No ale tyle zdołałem teraz użyć. Oddaję turę. I użyję najlepiej Access Granted teraz. Dość ciekawy ten team w sumie mam. Niby bez Mega Tauntera, czyli tego co wszystkie ataki przyjmuje, to po prostu sobie stworzyłem taki szybki team ogólnie. Który też jest w sumie całkiem niezły. I teraz sobie jeszcze wyszukam bitwę tym razem z Battle Loga. Bo czemu nie? I on tutaj ma wszystkich metropolitańskich, metropolitańskie potwory używa. Ja w sumie też, prawie wszystkich. Użyję sobie You Are Free to Play, bo widzę, że tutaj jest Skill Miller. Więc mogę odzyskać turę nawet. To wygląda całkiem nieźle. No i Watch, Wait and Learn. Stamina trapy, widzę, że ma mój przeciwnik, ale niewiele robią.
No i tutaj skip na jedną turę. Zrobię Fury Infusion, chociaż on chyba miał double damage wcześniej. No dobra, w każdym razie Uncommon Anguish jeszcze do tego. Evasion. Hate Suppression. Trochę staminy mi odejmuje. Sorry za lagi w tym odcinku, ale coś tutaj nie wiem. Nie wiem, mi internet trochę szwankuje. Mam nadzieję, że głosu też nie ścięło przy okazji. I pokonuję wszystkich na hita. Jest całkiem nieźle. No wiadomo, tak naprawdę trudności w tym PvP się dopiero zaczynają na jakichś wyższych ligach, Legendary 4 i wyżej. A ja na razie jeszcze w czempionie jestem, sobie zadania porobię. No i dobra, przejdźmy do openingu. To na razie. Thank you.